Cześć, dzień dobry. Witam Was w kolejnym odcinku. Ten odcinek zatytułowałam Trudne pytania, ponieważ chciałabym odpowiedzieć na Wasze wątpliwości i na Wasze pytania przed pierwszą podróżą kamperem. Wtedy, kiedy zastanawiacie się, czy w ogóle ruszyć na takie wakacje, co trzeba wiedzieć o kamperze, czy są jakieś zagadnienia, które, nie wiem, nie przyszło Wam do głowy, a warto by było to wiedzieć. Poprosiłam Was o takie pytanie jakiś czas temu na Facebooku. Dostałam je od Was, te Wasze wątpliwości, i teraz chciałabym kilka z nich rozwiać. Kawkę już mam w najlepszym kubku na świecie, grupy kempingi w Europie. Siedzę we wnętrzu kampera, którym podróżujemy teraz po kempingach północnej Polski. Jesteśmy nad morzem, akurat na kempingu Horyzont. Siedzimy w kamperze Roller Team, który mamy z wypożyczalni Campersite. I ponieważ sami jesteśmy żółtodziobami w temacie wyjazdów kamperowych, bo o ile na kempingach zjedliśmy już zęby, to kampery są dla nas totalną nowością, więc przygotowałam się do tego odcinka bardzo, przetestowałam ten kamper z każdej możliwej strony i sprawdziłam wszystko, co tu można sprawdzić, więc mam nadzieję, że te odpowiedzi na pytania, na Wasze pytania pomogą Wam w decyzji o tym, żeby na kamperowe wakacje wyruszyć. To ile osób może podróżować w kamperze? To wcale nie jest takie oczywiste pytanie i nie jest wcale taka oczywista odpowiedź. Bowiem ilość osób, które może podróżować w kamperze, określa liczba siedzeń wyposażonych w pasy bezpieczeństwa. Jeżeli kamper posiada 4 fotele, które mają pasy bezpieczeństwa, oznacza to, że tylko 4 osoby mogą takim kamperem podróżować. Dlaczego nie jest to takie oczywiste? Ponieważ może się zdarzyć tak, że pomimo tego, że kamperem może podróżować, mogą podróżować 4 osoby, to na przykład miejsc do spania jest 5. Albo odwrotnie. Jest na przykład 5 miejsc siedzących, zabezpieczonych, wyposażonych w pasy bezpieczeństwa, ale na przykład miejsc do spania tylko 4. Wynika to z tego, że producenci zakładają, że być może pojawi się taka sytuacja, że na przykład podróżujecie w 5 osób, 5-osobową rodziną, ale macie jakichś tam nastolatków, którzy nie chcą spać z Wami w kamperze, więc rozbijecie im namiot na kempingu. Albo odwrotna sytuacja, że na przykład podróżujecie 2 autami, czyli kamperem i osobówką. I wtedy miejsc siedzących takich do podróżowania bezpiecznie dla pasażerów w kamperze jest 4, a miejsc do spania 5, bo na przykład producent założył, że ktoś sobie przyjedzie po prostu osobówką na kemping dodatkowo. Co nie jest wcale taką złą opcją, bo wtedy jest fajne połączenie karawaningu z możliwością zwiedzania miast na przykład. Wydaje się być rzeczą jak najbardziej oczywistą, ale ja muszę Wam to powiedzieć, bo ja wiem, że są różne przypadki i sama niejednokrotnie o nich słyszałam i aż mi się po prostu włos na głowie jeżył. W kamperze w czasie podróży wszyscy siedzą na miejscach do tego przeznaczonych i są przypięci pasami, a dzieci dodatkowo podróżują w fotelikach. Nie ma opcji, żeby w czasie podróży ktokolwiek po kamperze chodził, czy nie daj Boże spał na łóżku. Bowiem pierwsze lepsze ostre hamowanie, czy jakiś zakręt, poślizg, czy jakaś stłuczka i uwierzcie mi, może dojść do tragedii. Nie wolno tak podróżować. Dzieci mają jechać zapięte w fotelikach, na miejscach przeznaczonych do tego, żeby takie foteliki zamontować. Każda dorosła osoba siedzi na tyłku i jest przypięta pasem. Kolejne pytanie dotyczy wody w kamperze, czyli wody czystej. Jest też w kamperach zbiornik na wodę czystą i do niego jest odprowadzony specjalny wlew. Do tego wlewu wkładacie po prostu gumowego węża, którą końcówkę podpinacie albo do kranów, które są na przykład na stacjach obsługi kamperów, albo na parcelach, jeżeli jedziecie na kemping i bierzecie parcelę taką dedykowaną dla kamperów, to one mają zwykle przyłącze do wody i tam po prostu wtykacie węża, odkręcacie kran i zapełniacie ten zbiornik. To jak to zrobić? Pokazałam w specjalnym odcinku, skąd się bierze woda w kamperze.
którego link daję Wam tutaj na dole. Dobrą radę, jaką muszę się z Wami podzielić, to to, że jeżeli ruszacie w podróż i to jest jakaś daleka podróż, to pamiętajcie o tym, żeby nie tankować zbiornika wody do pełna, ponieważ każdy litr to jest dodatkowy kilogram do obciążenia Waszego kampera. Jeżeli jedziecie, nie wiem, z Polski do Chorwacji, do Włoch, do Francji, zatankujcie sobie 1/4, 1/3 zbiornika wody, tak żeby móc z niej skorzystać na przykład na kemping, na parkingach, gdzieś jak staniecie umyć ręce, czy coś tam przemyć, czy do toalety, żebyście mieli w spłuczce wodę. Natomiast nie tankujcie do pełna, spokojnie dotankujecie to sobie na stacjach benzynowych czy na kempingach. To jest takie już określenie, że tak powiem, mocno i często pojawiające się w karawaningu. Kochani, szara woda to jest woda, którą zużyliście pod prysznicem, w umywalce czy w zlewie w kuchni. Ona gromadzi się w zbiorniku pod kamperem, który opróżnia się w specjalnych miejscach, które nazywa się zrzut wody szarej. Chyba najbardziej problematyczne pytanie przed nami, czyli co z tą kupą? Moi drodzy, no jest to chyba najmniej przyjemna część karawaningu, natomiast wcale, ale to wcale nie taka zła. W kamperze macie toaletę. Toaleta posiada swój zbiornik specjalny, zwykle nazywa się to WC chemiczne. I do tej toalety spływają, tak powiem brzydko, wasze jedynki i dwójki. Musicie zawsze wodę spłukać i otworzyć w toalecie takim mykiem, taką dźwignią. Taką dźwignią, dziękuję, tutaj kamerzysta mi podpowiada, dźwignią. Wlew i to wszystko wpada do specjalnego zbiornika. Co jeszcze musi wpaść do tego zbiornika, co jest bardzo ważne? Chemia. Ponieważ ta chemia powoduje rozkład wszystkich odpadów, które się tam znajdują. I przede wszystkim przyjemnie pachnie. Naprawdę nie pachnie brzydko z tej toalety. I dwa, rozkłada to wszystko, co tam pływa w środku, na części pierwsze. Co powoduje, że łatwo tą toaletę po prostu wyczyścić. Więc taki środek chemiczny zawsze, po każdym czyszczeniu toalety, musi być wrzucony do zbiornika. Dokładnie pokazuję Wam to na filmiku, co z tą kupą w kamperze. Więc możecie sobie tam zerknąć, tutaj też wrzucam link. Zrzut całej tej kasetki możecie dokonać tylko i wyłącznie w punktach oznaczonych jako WC chemiczne, bądź na takich stacjach serwisowych kamperów. Wyciągacie ten baniak, wylewacie zawartość, wlewacie trochę wody, przepłukujecie, pakujecie zbiornik do środka, wrzucacie odpowiednią tabletkę, czy płyn, czy proszek chemiczny, który powoduje rozkład wszystkiego, co tam się w tym znajduje. Bardzo ważną kwestią jest to, że w takiej toalecie chemicznej musicie używać specjalnego papieru toaletowego. Zwykły papier toaletowy bowiem zatka Wam tą kasetkę i będzie kupa roboty, żeby to wyczyścić. Ale nie bójcie się tego, to naprawdę nie jest złe. Ja sama to osobiście przetestowałam. Pomimo tego, że nie należę do jakichś osób, które się nie brzydzą takich rzeczy, to spoko. Naprawdę nie ma się czego obawiać. Kolejne pytanie dotyczy tego, czy mając prawo jazdy kategorii B możecie kampera prowadzić. Otóż większość kamperów, które jest dostępna w sprzedaży, tudzież w wypożyczalniach kamperów, to są pojazdy, które mają masę całkowitą do 3,5 tony. Oznacza to, że osoba posiadająca prawo jazdy kategorii B może prowadzić takiego kampera. I druga bardzo, bardzo istotna kwestia. Wasze auto zapakowane na wakacje z zatankowanym paliwem, z opakowaniem całego domu, z butlami gazowymi, ze zbiornikiem na wodę czystą, z rowerami, ale przede wszystkim ze wszystkimi pasażerami, nie może przekroczyć wagi 3500 kg. To jest tak zwana dopuszczalna masa całkowita pojazdu, czyli takie skrótowe DMC. No to tak naprawdę ile można do tego kampera zapakować? Zwykle
do Waszej dyspozycji ta ładowność to jest jakieś 400-500 kg w zależności od modelu kampera. I wierzcie mi, że to wcale nie jest tak dużo, bo wystarczy, że kamperem jadą 4 dorosłe osoby, z których każda waży 80 kg, pomijając kierowcę na przykład. No i już zostaje Wam już tych kilogramów do zapakowania znacznie, znacznie mniej. Każdy rower, każda walizka, no wszystko co pakujecie, nie wiem, hulajnogi elektryczne, teraz bardzo popularne, wszelkiego rodzaju sprzęt, wszystko to obciąża Waszego kampera, ale pamiętajcie, że musicie zmieścić się w wadze do 3,5 tony. Dlaczego to jest takie ważne? Z kilku powodów. Po pierwsze, najważniejsze moim zdaniem, chodzi o Wasze bezpieczeństwo. Przeładowany kamper to jest niebezpieczny kamper. On ma wydłużoną drogę hamowania, jest niestabilny na zakrętach, tudzież mocno wzrasta ryzyko na przykład pęknięcia opony. Inną kwestią są bardzo, ale to bardzo surowe mandaty za przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu. I uwierzcie mi, że austriacka czy niemiecka policja jest bardzo wyczulona na to, żeby sprawdzać kampery i ich ładowność i ewentualne przeładowanie. Dlatego jadąc kamperem, który waży więcej niż 3,5 tony, narażacie się na naprawdę srogie kary w krajach Europy Południowej. Kolejną ważną kwestią, jeśli chodzi o przeładowanie kampera, jest to, że jeżeli będziecie uczestniczyć w kolizji i okaże się, że Wasz kamper był przeładowany, to na przykład ubezpieczyciel może odmówić pokrycia kosztów związanych z tym wypadkiem. I wtedy, jeżeli macie kampera z wypożyczalni, to cała odpowiedzialność spada na Was. Z takich dobrych rad, jeżeli naprawdę zapakowaliście wszystko, co potrzebujecie na wakacje, ale jeszcze gdzieś tam zostało tych kilogramów niewiele, to nie tankujcie do pełna. Tylko jeździcie na przykład na połowie paku. I to, co bardzo, bardzo Wam polecam zrobić, to w momencie, kiedy już jesteście zapakowani, macie wyruszać na wakacje, wjedźcie na przykład na punkty skupu złomu. Tam są takie ogromne wagi, na które możecie wjechać kamperem i sprawdzić, czy nie przekroczyliście dopuszczalnej masy całkowitej. Producenci muszą zadbać o to, żebyście mogli jakikolwiek bagaż na te wakacje zabrać. Będąc ograniczeni ilością tych kilogramów, które mogą do kampera dopakować, musicie mieć świadomość tego, że ten samochód jest bardzo delikatny. Tutaj wszystkie te zapięcia, zamknięcia, szafeczki, okienka, to wszystko jest naprawdę delikatne i tak należy się z tym obchodzić. Pamiętajcie o tym, żeby wszystkie zabezpieczenia, które są w kamperze na czas podróży, koniecznie zabezpieczać. Ja Wam to pokazuję w odcinku, jak przygotować kampera przed podróżą. Musicie pamiętać o tym, żeby mieć oczy dookoła głowy, że kamper to jest zdecydowanie szersze auto i zdecydowanie wyższe niż osobówka, którą zwykle jeździ się na co dzień. I że to poszycie jest bardzo delikatne i uważajcie na wszelkiego rodzaju krzewy, drzewa, latarnie, kosze. No i szczególnie trudne mogą się wydawać na początku, na przykład manewry na kempingach pełnych drzew. Tutaj też bardzo, bardzo musicie uważać na to, żeby nie zniszczyć kampera z zewnątrz. Taka dobra rada, którą musicie wprowadzić w swoim kamperze i wtłuc do głowy wszystkim pasażerom. W kamperze nie robimy nic na siłę. Jeżeli jakaś gałka się nie chce odkręcić, jeżeli jakieś okno nie chce się domknąć, jeżeli jakaś szafka tam coś się w niej zacina, to nie walimy, nie stukamy, nie próbujemy docisnąć na siłę, tylko sprawdzamy, co powoduje, że ten kamper, że ta część tego kampera się tam nie domyka i dopiero wtedy na spokojnie musicie je zamknąć. To wszystko jest na klik, na stuk, na pyk i nic nie można robić tak na siłę. To, co jeszcze chciałabym Wam doradzić, to to, żeby w przypadku, kiedy na przykład wypożyczacie kampera, żeby wcześniej pojechać do wypożyczalni, jeżeli macie taką możliwość, i umówić się na przymierzenie fotelików do siedzeń, ponieważ są bardzo różne kampery, niektóre mają izofiksy, niektóre nie mają izofiksów. Czasem te siedzenia są takie, że tam może coś latać, można dobrze nie docisnąć pasów,
Więc sprawdźcie tutaj kwestię bezpieczeństwa waszych dzieci i koniecznie przetestujcie to, jak foteliki zachowują się w kamperze i jak można je zamontować. To jest pytanie, na które ja chyba nie jestem w stanie odpowiedzieć obiektywnie, ponieważ ja uwielbiam kempingi. Uważam, że to jest najlepsze miejsce na rodzinne wakacje, ponieważ na kempingach macie wszystko to, co potrzeba dla dzieciaków, baseny, place zabaw, boiska, animacje, parki linowe i pierdyliard różnych fajnych rzeczy. Natomiast no, ideą karawaningu jest to, żeby tak naprawdę mieć dom na kółkach i podróżować sobie na dziko. Ja tego nie praktykowałam i myślę, że jeszcze długo praktykować nie będę. Z racji tego, że chyba trochę się obawiam gdzieś kamperować na dziko, ale to jest jakby takie moje wewnętrzne już przekonanie. To, co muszę wam powiedzieć, to to, że musicie pamiętać o tym, że w krajach południowej Europy, na przykład w Chorwacji czy we Włoszech, jest zabronione biwakowanie na dziko. I są za to surowe mandaty. Dlatego no, nie jedźcie tak na, że tak powiem, przypał i gdzieś tam sobie nie parkujcie. Oczywiście jadąc w trasie, zjeżdżacie z autostrady na parking i tam sobie śpicie, to nikt się was nie doczepi, to nie ma absolutnie problemu. Mówię o tym, że będziecie próbować zaparkować auto gdzieś na plaży, w lesie, nad jeziorem, na dziko. I tam jest też tak, że Chorwaci po prostu donoszą na takie kamperowanie na dziko i policja zjawia się bardzo szybko, także uczulam was na to. Fajnym rozwiązaniem moim zdaniem są camper parki, czyli takie duże parkingi, na które wjeżdżacie, macie tam przyłącze do prądu, nie ma tam żadnych barierów, to nie jest typowy kemping, to jest tylko miejsce na kampery, ale możecie go tam postawić, to są jakieś drobne opłaty za użytkowanie tego miejsca, podpiąć się do prądu, zrobić serwis. I to jest moim zdaniem fajna taka opcja dla tych, którzy nie chcą jeździć na kempingi, bo ich ten kempingowy cały bajer nie interesuje, a z drugiej strony chcieliby pokarawaningować na dziko, ale nie bardzo wiedzą, czy mogą, albo gdzie mogą, albo się boją. Więc moim zdaniem takie camper parki to jest fajna sprawa. Czy w kamperze jest klima? Tak, w większości kamperów jest klima, oczywiście wszystko zależy od modeli, podobnie z ogrzewaniem. My na przykład w tym kamperze, w którym jesteśmy, mamy ogrzewanie na webasto, czyli pobiera nam olej napędowy, ale nie jest to jakieś wielkie zużycie. Ustawiamy sobie wewnątrz temperaturę, jaką chcemy i taką mamy. Klimatyzacja jest postojowa, czyli działa wtedy, kiedy jesteście podłączeni do prądu na kempingu. Możecie ją sobie wtedy włączyć i schłodzić do odpowiedniej temperatury, jaka wam odpowiada. Często jest też tak, że ogrzewanie jest na gaz. I to jest dosyć istotna kwestia, bo na przykład w zimie, jeżeli kamper użytkujecie cały rok, no to w zimie te butle gazowe idą jak woda. Także tutaj trzeba się na to nastawić, że w przypadku karawaningu zimowego, no to tutaj trzeba sobie znaleźć gdzieś w pobliżu punkt, gdzie te butle gazowe można nabijać, jeżeli to będzie jakiś dłuższy pobyt. Ile kosztują wakacje w kamperze? To jest uzależnione od bardzo wielu czynników. Po pierwsze od sezonu. Wiadomo, że w sezonie, czyli lipiec, sierpień, to powiedzmy od połowy czerwca tak naprawdę do połowy września, to jest sezon wysoki i wtedy ceny są najwyższe. Kampery są tańsze w maju, w październiku, gdzieś tam poza tymi okresami świątecznymi, majówkowymi, feriowymi czy sylwestrowymi, to wtedy ta cena mocno spada. Do tego musicie podliczyć odległości, jakie macie do pokonania kamperem, czyli paliwo, opłaty drogowe, winiety, wszystko to, co składa się na sam dojazd na miejsce waszego przeznaczenia. No do tego oczywiście trzeba doliczyć koszty jakiegoś zwiedzania, biletów, parkingów i tak dalej. Tutaj dochodzi kwestia samego parkowania kampera i wybierania takich miejsc w miastach, gdzie możecie tego kampera zaparkować, najlepiej na jakichś obrzeżach miast, żeby nie pchać się do centrum, albo korzystać z nawigacji, która jest specjalnie przystosowana do kamperów, która pokaże wam, gdzie jest za wąsko, że się nie zmieścicie, gdzie są na przykład za niskie wiadukty, gdzie też nie wjedziecie kamperem, bo taka zwykła nawigacja, czy nawet jak w Google sobie wpiszecie, to ona was pokieruje dla samochodu osobowego,
a nie jak dla kampera. Także tutaj musicie na to uważać. No i oczywiście koszty waszego życia na wakacjach do tego dochodzą. Koszty parceli, wynajęcia parceli na kempingach, która też ta cena jest mocno uzależniona od sezonu. Więc nim gdziekolwiek wyruszycie, to ja proponuję wam usiąść po prostu z kalkulatorem i wszystkie te koszty podliczyć, ile one będą wynosić dla waszej rodziny, bo ta rozpiętość cenowa wakacji w kamperze naprawdę jest ogromna i to bardzo dużo zależy od tego, jak spędzacie wakacje i czy to są wakacje na zupkach chińskich, czy to są wakacje codziennie w knajpie, nie? No ale to nie jest tania opcja wakacji. To trzeba mocno podkreślić, ponieważ to jest sposób na wakacje. Ale karawaning wcale tani nie jest. Moim zdaniem poza sezonem za taki wyjazd zapłacicie od 8 do 10 tysięcy, taki średnio przeciętny. Natomiast w wakacje to musicie się liczyć z kosztem, moim zdaniem, spokojnie ponad 14 czy 15 tysięcy w górę. Także nie jest to tania rzecz. Mówię tutaj oczywiście o wypożyczeniu kampera i podróży wypożyczonym kamperem, no bo jeżeli chcecie kupić swój, to tak 300 tysięcy, to myślę, że na luzaku musicie mieć. Kupić czy wynająć? To jest pytanie, które też się często pojawia i to też wszystko zależy od waszego budżetu i od tego, moim zdaniem, jak często na wakacje jeździcie. Zobaczcie, my podróżujemy bardzo dużo, w sensie takim, że na wakacje jak wyjeżdżamy, to jedziemy na 2 czy 3 miesiące na kempingi. Natomiast na razie póki co kampera nie kupujemy i to wynika z kilku, że tak powiem, naszych jakichś tam rozważań, ponieważ dla nas wakacje na kempingu to też jest bardzo dużo zwiedzania i tutaj dochodzi kwestia dojazdu tym kamperem czy pakowania całego domu po to, żeby pojechać coś zwiedzić. Do tego dochodzi też prędkość, na przykład jakim taka, jakim możecie się poruszać kamperem na autostradach, czyli jest to gdzieś tam 90 km i jedziecie tym prawym pasem, ciągnąc się za tirami. To też jest bez sensu moim zdaniem, bo moim zdaniem turystyka karawaningowa polega na tym, że jedzie się gdzieś bocznymi drogami, że przy okazji się coś ogląda, zwiedza, przez te piękne panoramiczne szyby, które macie, możecie sobie tam podziwiać widoki, a nie sznur tak naprawdę ciężarówek sunących przed wami. Ale zwykle to tak wygląda, bo jeżeli wypuszczacie kampera na 2 tygodnie, no to oczywistym jest, że trzeba jak najszybciej dojechać z punktu A do punktu B, spędzić wakacje i z B do A dojechać z powrotem. Więc no tutaj to też trzeba sobie wziąć pod uwagę, że to jednak no to nie do końca tak powinna wyglądać turystyka karawaningowa. Co musicie wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o tym, czy kupić, czy wynająć? Oczywiście to, że jeżeli będziecie kupować, no to poza sporą ilością gotówki, tudzież napadem na bank, to musicie wziąć pod uwagę jeszcze koszty utrzymania takiego kampera, koszty ubezpieczenia, koszty jakiegoś parkingu, serwisowania, wszystkiego tego, co wiąże się z utrzymaniem po prostu samochodu, sporego samochodu. I jeżeli macie zamiar nim jeździć tylko na 2 tygodnie wakacji i na 2 tygodnie ferii, moim zdaniem nie ma sensu kupować takiego auta. Szkoda kasy po prostu. Wtedy można skorzystać z wypożyczalni. Ale jeżeli jesteście zapalonymi karawaningowcami i macie zamiar jeździć co weekend gdzieś i korzystać z tego kampera na maksa, to oczywiście jak najbardziej fajnie mieć swój pachnący, nowy i taki, którym, nie wiem, na łóżku nie śpi jeszcze i milion innych osób w sezonie. Wynajem ma te plusy, że nie musicie się martwić o te ubezpieczenia, o parkingi, o serwis i tak dalej. I w przypadku, jeżeli jedziecie na wakacje i coś wam się z tym kamperem stanie, zepsuje się w jakiś sposób, nie wiem, no cokolwiek, to zawsze macie kontakt do wypożyczalni i możecie liczyć na pomoc tego, kto wam ten kamper wynajął. Także to są duże plusy, no ale to oczywiście jest też zawarte w cenie za wynajem kampera. Mam nadzieję, że troszkę wam rozjaśniłam. Przyjrzyjcie też moje filmiki z takiej naszej pierwszej podróży kamperem, gdzie to żółtodzioby globtroterki wybrały się kamperem pozwiedzać trochę Polski. To, co chciałam wam jeszcze powiedzieć na koniec, to to, że bardzo polecam wam ściągnąć
naszego bezpłatnego e-booka, który nazywa się Bezpieczne wakacje na kempingu. Wszystko, co trzeba wiedzieć o wakacjach w 2021 roku. Bowiem tutaj, poza kapitalnymi kempingami, które Wam serdecznie polecam i które świetnie nadają się na to, żeby sobie tam pojechać kamperem, to jest specjalny rozdział, który nazywa się Kampery i przyczepy dla bystrzaków. I tutaj znajdziecie odpowiedzi na te pytania, o których dzisiaj rozmawialiśmy, trochę bardziej rozszerzone. I jeszcze na wiele, wiele innych. Tutaj znajdziecie też informacje o tym, na co zwrócić uwagę przy wynajmie kampera, o tym, o co chodzi tak naprawdę z tym DCM w przyczepach, bo tam to już jest w ogóle zupełnie inaczej to wygląda i zupełnie inaczej się liczy to, kto co może ciągnąć i co musi zdać, żeby to ciągnąć. Także to wszystko macie napisane w tym rozdziale. Ja Wam bardzo dziękuję. Zapraszam Was na Globetrotterka, na Facebooka, gdzie pokazujemy relacje z naszych podróży i oczywiście na najlepszą grupę na Facebooku Campingi w Europie. Zdrówko i szerokości.